Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a z tej strony Acer Swift 5. Mam wrażenie, że Acer chciał mieć swojego odpowiednika dla LG Gram i dlatego powstał właśnie ten model Swift 5. Ponieważ jeżeli spojrzymy na tego laptopa, to raz, że estetyką bardzo nawiązuje do tamtego, to drugą bardzo istotną rzeczą jest to, jak lekki jest ten laptop i paradoksalnie jest on lżejszy. Dlatego na początku dzisiaj podzielę się z Wami o tym, co w ogóle sądzę na temat tego laptopa. Potem zagłębimy się nieco w specyfikacji technicznej i na końcu stestujemy go też w grach i programach. Mam nadzieję, że niektórzy z Was zauważyli, tudzież usłyszeli, ponieważ mam już swój nowy aparat, więc teraz wszystkie filmy będą brzmiały dobrze, no i każdy film będzie też w 4K, więc mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja bardzo. Acer. Jeżeli chodzi o Acera, to muszę się tutaj szczerze przyznać, że mam bardzo kiepskie wspomnienie, jeżeli chodzi o Acera. Wynikało to głównie z tego, że kiedyś za dzieciaka kupiłem sobie takiego, wiecie, netbooka. Była kiedyś taka moda na takie miniaturowe laptopy, no a że te netbooki ogólnie wszystkie były bardzo cienkie, jeżeli chodziło o wydajność i jakość wykonania, no to można powiedzieć, że troszeczkę żyłem zrażony do Acera. Oh shit, here we go again. Gdy zaproponowano mi przetestowanie tego laptopa, z miłą chęcią się zgodziłem, ponieważ mam świadomość tego, że tamten laptop, którego miałem, był po prostu tani, no i na pewno nie był szczytem możliwości, na który stać Acera. I powiem Wam, że po latach miło jest bardzo wrócić do tego producenta i zobaczyć, jak wiele na plus zmieniło się w jego laptopach. No, to też chyba jest kwestia półki cenowej, na której ten laptop stoi. Te dwa tygodnie, przez które testowałem tego laptopa, minęły mi bardzo szybko i raczej pozytywnie, bez jakichś tam większych zgrzytów. Ogólnie rzecz biorąc, laptop jest super lekki i kiedy wrzucałem go do plecaka, praktycznie nie czułem tego, że go tam mam, co jak najbardziej na plus. I do takich codziennych zadań w social mediach, czy ogólnie do przeglądania internetu, pisania dokumentów, jakiegoś tam lekkiego programowania, ten laptop spisuje się naprawdę dobrze. Jakość wykonania tego laptopa jest jak najbardziej na plus. Jest on wykonany ze stopu magnezu. Może ten materiał nie jest najbardziej premium, ale na pewno trzeba mu oddać to, że jest wytrzymały i lekki. Używając tego laptopa miałem bardzo mocne flashbacki z testowania LG Gram. Jest też parę rzeczy, które Acer robi lepiej. Jedną z tych rzeczy jest na pewno ekran. Ekran zrobił tutaj na mnie bardzo duże i pozytywne wrażenie. I zasadniczo każdemu, komu dawałem popatrzeć na tego laptopa, mówił, że wow, ale fajne kolory. I rzeczywiście, kolory są mega nasycone. Laptop ma rewelacyjne kąty widzenia. Mamy tutaj rozdzielczość Full HD, ale to, czego brakowało w LG Gram i na co narzekałem, to był brak dotykowego ekranu. A tutaj dotykowy ekran mamy. Jednak ekran jest błyszczący, co zapewne teraz widzicie, jak się wszystko pięknie tutaj w matrycy odbija. Fakt faktem, możemy bardzo mocno odchylić matrycę, co wygląda bardzo spoko. Jednakże, gdy odchylamy troszeczkę mocniej matrycę, tutaj te gumeczki, które mają zapobiegać ślizganiu się laptopa, przestają trzymać i zaczynamy opierać laptopa o tylną klapę i zaczyna nam laptop troszeczkę jeździć. Samo w sobie to jeżdżenie, myślę, nie jest jakimś wielkim problemem, ale wydaje mi się, że gdy ktoś będzie używał laptopa mega odchylonego, to po prostu może się porysować i będzie wyglądało kiepsko. Klawiatura w tym laptopie jest przeciętna, nie jest jakaś ani zła, ani jakaś super. Układ klawiszy jest w porządku i bez problemu można się nauczyć bardzo szybko trafiać w klawisze. Co fajne, klawiatura jest też podświetlana, więc każdy nocny Marek powinien być zadowolony. Ja jestem. Ale wiecie co? Nie podoba mi się ten touchpad. Rozmiarowo jest on nawet całkiem spoko i nie mogę się do tego przyczepić. Nie wiem, ale mam wrażenie, że nie śledzi moich ruchów zbyt precyzyjnie i po prostu takie jest wrażenie takiej, nie wiem, jakby taniości. Też przez to, że powłoka jest plastikowa. Co prawda lapek używa sterowników Windows Precision i mamy dostęp do tych gestów, no ale nie wiem, jakoś nie spasował mi za bardzo i często wolałem korzystać z zewnętrznej myszy. W laptopie znajdziemy także czytnik linii papilarnych, działa on dość precyzyjnie, dość szybko, jest ok. Zwykle nie poświęcam zbyt dużo uwagi głośnikom w laptopach, bo zwykle są one po prostu do kitu i narzekam, że mogły być po prostu u góry zamiast na dole. Tutaj co prawda głośniki są na dole, jednakże
o dziwo je pochwalę, bo grają zaskakująco dobrze. Może nie jest to tak dobry poziom jak na przykład w MacBooku, gdzie mamy rzeczywiście dużo basów, bo tutaj basy są dość słabo słyszalne, ale te głośniki są bardzo wyraziste i przede wszystkim grają czysto i ten dźwięk nie jest jakiś taki dziwny, zdeformowany, jakby był puszczany z telefonu. Więc tutaj bardzo duży plus za te głośniki. Myślę, że do oglądania filmów, jeżeli ktoś z Was robi to na laptopie i używa do tego głośników, nie wiem, czy tam jakieś filmiki na YouTubie sobie oglądacie, ogląda się je bardzo dobrze, więc to jest mega plus. Jeżeli chodzi o porty, to nie jest ich za dużo, ale mamy wszystkie najbardziej popularne. Mamy tutaj pełne HDMI, dwa USB 3.1, USB typu C. Niestety jest bez Thunderbolta, więc nie podłączymy sobie zewnętrznej karty graficznej. I po drugiej stronie mamy combo jacka 3,5 mm. Specyfikacja tego laptopa to Intel i5 8 generacji, konkretnie model 8250U, czyli wiecie, jest to ten niskonapięciowy o taktowaniu 1,8 GHz w turbo do 3,4. Mamy niestety przylutowany RAM 8 GB DDR4. Mimo że RAM jest przylutowany, pracuje w konfiguracji Dual Channel. Co fajne, mamy też dysk NVMe Hynixa, no i mamy zintegrowany układ graficzny UHD 620. Wydaje mi się, że wydajność nie była największym priorytetem przy tworzeniu tego laptopa, ponieważ tutaj główną rzeczą, na którą kładziono nacisk, to było życie na baterii. Więc ta wydajność oczywiście jest całkiem solidna, jest też całkiem solidne życie na baterii. Ja z tego laptopa byłem w stanie wyciągać około 8 godzin przy takich, nie wiem, rzeczach pokroju przeglądania internetu, co uważam za wynik bardzo dobry. Jest on jak najbardziej akceptowalny w tych dzisiejszych czasach. No i z takiego laptopa, jeżeli ktoś z Was dużo podróżuje przez tą jego lekkość i jeżeli potrzebujecie też długi czas pracy na baterii, no to jest to jak najbardziej spoko wybór. Tak w skrócie mówiąc, jest to dobry laptop do programowania, pisania tekstów, konsumpcji multimediów czy przeglądania internetu. Wirtualizacja też działa bez problemu. W Cinebenchu mamy ponad 800 punktów. Gorzej jest trochę z takimi cięższymi programami pokroju tych do montowania wideo. Ja używam DaVinci Resolve. No i niestety DaVinci Resolve nie bardzo chce współpracować z tym laptopem. Gdy otwieram projekt bądź tworzę jakiś nowy i wrzucam do niego pliki, DaVinci Resolve się wywala. Próbowałem różne wersje 15 i 16. Co smutne, wiem dlaczego DaVinci Resolve się wywala, ale nie mogę nic z tym zrobić. Otóż DaVinci Resolve wywala się przez to, że mamy sterowniki, które no, zostały wydane praktycznie równo rok temu. No powiecie, no ej, ale to co to za problem? Weź sobie zaktualizuj sterowniki. No dokładnie tak samo pomyślałem. I jak wielkie było moje zdziwienie, gdy po ściągnięciu oficjalnych sterowników ze strony Intela dostałem taki oto komunikat. Okazało się, że ten układ graficzny wymaga specjalnych sterowników, które zostały stworzone przez Acera, a te stworzone przez Acera mają rok. Okej, trochę się czepiam, bo szczerze mówiąc DaVinci Resolve jest bardzo wybrednym programem, jeżeli mamy zintegrowane układy graficzne i jest bardzo delikatny, jeżeli chodzi o wersję sterowników. No akurat pech chciał, że DaVinci Resolve na tym sterowniku nie chce działać, jednakże jeżeli używacie Adobe Premiere, no to Adobe Premiere będzie działać lepiej ze względu na to, że Adobe Premiere nie używa tak mocno karty graficznej. Tak samo, jeżeli ktoś z Was dłubie sobie jakieś rzeczy w Photoshopie, no to też nie będzie problem. Jeżeli chodzi o gry, no to umówmy się, ten laptop nie został zaprojektowany do grania w gry, więc no to tak jakbyśmy, wiecie, kupowali małe, ekonomiczne auto, które zużywa mało paliwa, potem pojechali na autostradę i narzekali, że nie przyspiesza jak takie z V8. No myślę, że to jest raczej logiczne i wydajność w grach nie jest za duża, ale ten laptop do tego nie służy. Jeśli jednak kupujecie tego lapka na studia i w przerwach chcielibyście sobie pograć w Minecrafta, to taki działa bez problemu. Średnio uzyskuje troszeczkę ponad 60 klatek na ustawieniach maksymalnych. Tak samo zresztą League of Legends działa na ustawieniach najwyższych troszeczkę nieco ponad 60 klatek. Jeżeli chcecie sobie pograć w takie, wiecie, prostsze, multiplayerowe gierki, no to na pewno bez problemu. No gorzej oczywiście sytuacja wygląda, kiedy rzucimy tego lapka na głęboką wodę i wrzucimy mu takiego Overwatcha, no to laptop niestety się dławi. Jeżeli chcielibyście na niego wrzucić GTA 5 czy Wieśka 3, no to na tych najniższych te gry
pójdą, ale raczej nie kupowałbym tego laptopa, jeżeli waszym głównym zainteresowaniem są gry, tylko jeżeli faktycznie w awaryjnych sytuacjach, gdzieś w przerwach, nie wiem, pomiędzy wykładami chcielibyście sobie pograć. Jeżeli ktoś jest zdesperowany, spoko, da się. I tutaj jeszcze, jeżeli jesteśmy przy grach i ogólnej takiej wydajności, warto odnotować to, że laptop ma bardzo cichy układ chłodzenia. Niestety, co za tym idzie, układ chłodzenia nie jest zbyt wydajny, przez co w efekcie pojawia nam się throttling. I to taki już dość mocny throttling, ponieważ zdarzyło mi się, że procesor skręcił taktowanie aż do 1,5 GHz, czasami nawet 1,4 GHz, więc no jest to już poniżej nawet tego niskiego taktowania. Nie znalazłem tutaj również opcji, żeby podkręcić troszeczkę to chłodzenie, żeby działało szybciej, żeby działało głośniej i wydajniej. Więc no, ewidentnie nie jest to laptop do takich mega ciężkich zadań, bardziej do takich lekkich zadań, gdy musimy coś robić mobilnie. Więc tak prezentuje się Acer Swift 5. Jest to całkiem spoko laptop, jeżeli ktoś planuje pracować dużo mobilnie. I co myślę jeszcze ciekawsze, to może on być faktycznie łakomym kąskiem dla osób, które na przykład zastanawiają się nad LG Gram. No to taki Acer jest tausena tańszy, ma lepszy ekran, który jest dodatkowo dotykowy, a także mamy lepsze głośniki. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS.